Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. W tydzień premier, takich dosyć spektakularnych premier. Znowu mamy otwierane smartfony z elastycznymi wyświetlaczami, z podwójnymi wyświetlaczami. Jeden duży, drugi mały. Oppo pokazało Find N2 i Find N2 Flip. Tak, dwa smartfoniki, które będziecie mogli składać, wkładać w kieszenie i być szczęśliwymi, że macie elastyczny ekran. No nie bardzo z tym będziecie mogli, bo jakbyście chcieli Oppo Find N2, czyli to, co tam za mną, czyli tego, powiedzmy, klasycznego, kompaktowego folda, no to musicie go sobie sprowadzić z Chin, bo w Europie go nie będzie. To znaczy, jesteś pewien, że nie będzie w Europie, dlatego że oni często... Jacek, rozmawiałem z przedstawicielami Oppo, nie dalej jak wczoraj. Także, spoko, ja wyrażam pewne zdziwienie, dlatego nie, że to jest dziwne. Częstotliwości europejskie. Jacek, to jest dziwne, to jest nienormalne. Bo żeby... o ile flip w rozkładzie częstotliwości nie ma na przykład 800 Hz, o tyle nie flip, czyli N2, find ma 800 Hz. Stąd moje zdziwienie. Bo to jest bardzo dziwny ruch. Tym dziwniejszy, że wczoraj na przykład mogłem zapoznać się z Find N Flipem. Macie filmik, możecie sobie obejrzeć na kanale. Przepraszam, nie z Flipem, Boże, z Find N 2. Możecie sobie obejrzeć filmik na kanale. Przedstawiciele pokazali nam wczoraj telefon, którego u nas nie będzie, a tego, który u nas będzie, czyli klapeczki. No, jeszcze nam nie pokazali. Pokażą. Bo klapeczka z kolei u nas będzie, tak? Tak, klapeczka u nas będzie. Zarobiliście, dlatego że Chińczycy w przypadku Find N2 podali 800 Hz, natomiast w przypadku klapeczki, broń Boże, nie. No i tu widzisz, nie, i tu jest... Stąd byłem pewien, że duży się owszem w Europie pojawi, a klapeczka może niekoniecznie. To będzie dokładnie odwrotnie. A tłumaczenie, dlaczego duży się u nas nie pojawi, jest tak bezsensowne, że nawet nie chce mi się go zacytować, bo nie chcę robić źle producentowi po prostu. Znaczy ja widzę jedno tłumaczenie, że nie wiem, stwierdzili, że jest za drogi w ramach kryzysu, Nie, chyba nie. To nie o to chodzi. Znaczy wiesz, możliwe, że koszty, no bo jednak wprowadzenie flagowca to kosztuje, ale tłumaczyli się przygotowaniem oprogramowania. A do klapeczki jakoś można? Nie, w ogóle jest szapy. Szkoda gadać, nie chcę mi się tego komentować, natomiast sam telefon jest fajny. Jest o tyle fajny, że jest kompaktowy. Mnie osobiście. Ta forma nie leży. Nie leży dlatego, że on jest dosyć szeroki. On jest tak szeroki jak zwykły smartfon, a właśnie w konkurencyjnym modelu fajne jest to, że on jest węższy. Dłuższy, ale węższy. Zerkniecie na rendery, to zobaczycie, że on w zasadzie nienaturalnie wygląda. Szczególnie, kiedy jest rozłożony, ponieważ wydaje się szerszy niż wyższy tak naprawdę. W każdym razie sama konstrukcja może się spodobać tym, którzy... A, przepraszam bardzo, on jest szerszy niż wyższy, słuchajcie. On jest szerszy niż wyższy, bo wysokość to są 132 mm, a szerokość 140 po rozłożeniu. Ten ekran po rozłożeniu ma 7,1 cala. Nietypową rozdzielczość, ale no wynika ona też z proporcji tego ekranu, bo tam jest 1920 na 1792 piksele, czyli blisko kwadratu, ale jednak nie. To jest AMOLEDowy ekran ze 120-hercowym odświeżaniem. Widać, wbrew temu, co pokazują rendery, widać na nim fałdę, zobaczycie to doskonale, oglądając filmik na tym kanale. Także powiedzmy, że jednak... troszeczkę przesadzono z tym. Jest nowy, lżejszy zawias i telefon rzeczywiście jest stosunkowo lekki. Miałem w drugim ręku akurat konkurencyjnego składaka, więc tą różnicę naprawdę dało się poczuć, ale powiem wam szczerze, dla mnie to nie zrobiło wrażenia. Adaś, ale to jest tygodniówka, słuchaj, nie recenzja. Jeżeli mówisz, że materiał jest, to odeślijmy naszych kochanych widzów do materiału na temat samego smartfona. Natomiast dwa słowa dotyczące specyfikacji. Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, 4520 bateryjka z szybkim ładowaniem, ale nie mam ładowania w tej chwili tutaj niestety, nie pamiętam, 67 W. 67 W, super, super. Ten zewnętrzny ekran to jest 5,54 Full HD, takie trochę rozjechane, dlatego że 1080x2120 i Corning Gorilla Glass Victus na zewnętrznym ekranie i 120 Hz odświeżania. Zestawy pamięci 256, 512, 12 albo 16 giga RAMu. Obsługa dwóch kart oczywiście, 50, bardzo fajna,
jako główny aparat, 48 do zdjęć szerokokątnych i 32 megapiksele do zdjęć tele. Z przodu 32 i w środku 32 megapiksele, dwa aparaciki do selfie. Co komu pasuje, to może używać. Akumulatory oczywiście dwa, to wynika z tego, jak smartfon wygląda. Dwie części, dwa akumulatory rozłożone na dwie części. Częstotliwość próbkowania dotyku 240 na ekranie wewnętrznym, na zewnętrznym 130 Hz. Szybkie pamięci LPDDR5 i UFS 3.1. Mhm. I tyle. Tak. Klapka. Natomiast poszczegóły tak naprawdę zapraszamy w takim razie do materiału Adasia, jeżeli Adaś rzeczywiście zrobił, warto docenić jego robotę. No tam jest tylko obrazek, także resztę muszą sobie ludzie doczytać. Natomiast co do klapki, bo nie robiłeś filmu? Jest film, tylko bez opowiadania, bo jakby nie było na to czasu. Aha, okej. Miałem 10 minut, żeby nagrać materiał z tym. Okej, to ja byłem pewien, że poopowiadałeś trochę, to może poopowiadaj. Nie, jeżeli ma się 10 minut na zrobienie całego materiału, to sorry. Może są tacy, którzy to robią, ale ja już jestem za stary na to. Jest po prostu obrazek, pokazuje ten telefon, jak wygląda w rzeczywistości. I tyle, możecie sobie. Okej. Co do klapki, no niestety nie mogliśmy jej zobaczyć na żywo, więc pozostają rendery. Z renderów wynika, że fałda też oczywiście będzie widoczna. Od środka wygląda jak to klapkowy telefon, od zewnątrz wygląda trochę inaczej niż konkurencyjne klapki, bo ma rzeczywiście spory, aczkolwiek nie ogromny wyświetlacz zewnętrzny, ma dosyć duży faktycznie, bo ten ekran ma 3,26 cala. Rozdzielczość takie dziwne HD, bo on jest prostokątny, jest 720x382 piksele. Ten ekran wewnętrzny, elastyczny, no jak to mówię, jak to w klapce, 6,8 cala, jak w każdej klapce, Full HD+, 120 Hz odświeżanie z dziurką na 32-megowy aparat do selfie. W środku Dimensity 9000+, szybkie pamięci DDR5 UFS 3.1, bateria całkiem niezła, bo 4300 jak na klapkę to spora, z 44-watowym ładowaniem też niezłym jak na klapkę. Aparaty fotograficzne, no typowo 50 i żeby było zabawnie, drugiego aparatu tak nie promowano jakoś szczególnie, mówiono, że po prostu, że jest. To jest najprawdopodobniej 8, jest to aparat szerokokątny. Ta 8 jest domniemana, bo myślę, że jakby było więcej, to by się pochwalili, mniej raczej być nie może. A to znaczy to na pewno jest 8, ja mam model, to no jest IMX355. No myśmy oglądali konferencję i tam producent jakby średnio się chwali tym. To jest matryca Sony i MX355, to jest rzeczywiście 8, z przodu jest 32 megapiksele i tutaj nie wiem. Z przodu natomiast jest ten taki bardzo chwalony aparat Sony, chociaż ja właściwie nie... i MX890, tak matryca jest. No dobra, ceny jeszcze, słuchajcie, Fold, czyli Oppo Find N2, wychodzi na tą chwilę... niecałe 5100 i niecałe 5700, a licząc z juanów bezpośrednio. Natomiast to do klapki wychodzi mi z przeliczenia bezpośredniego 4000 z groszami i 4300 z groszami, 4400 z groszami, przepraszam. Czyli myślę, że jak klapka do nas trafi, to będzie tak kosztowała około 4,5, myślę, to będzie ta cena na start. Boję się, że mniej raczej nie będzie, może być najwyżej więcej. Tylko może jeszcze dopowiem, ten zewnętrzny wyświetlaczek ma w Corning Gorilla 5, także jest nadzieja na to, że się nie będzie jakoś bardzo strasznie rysowało. No i co? Podoba mi się zewnętrzny wyświetlacz, bo no, jest funkcjonalny. No. A to, że jest większy niż u konkurencji, też jest funkcjonalne. No to jest bardzo funkcjonalne, bo przede wszystkim tak, na nim tak, coś widać. Także jest okej. Okay. Poza tymi spektakularnymi premierami Oppo pokazało jeszcze smartfonika, który no, tak naprawdę znamy i design, i specyfikacje. W Chinach pokazali A58X obsługującego 5G z Dimensity 700, czyli jak widzicie, to jest wersja budżetowa 5G z IPS-owym wyświetlaczem 656 w HD pracującym przy 90 Hz. 128-256 pamięć, 6,8 RAM-u, 12 plus 2 z tyłu, 8 z przodu. Także jest to taka propozycja budżetowa, 33-watowe ładowanie i to jest o tyle fajne, bateryjka 5000. Także jest to taka solidna propozycja Oppo. W tej chwili jeszcze na rynek chiński
bardzo możliwe, jak patrzę po oznaczeniu, że on na rynku chińskim może zostać po prostu. Tak. Tam kosztuje w przeliczeniu 770 zł, więc gdyby doszedł do nas, to boję się, że cena by się zrobiła mało atrakcyjna, jak na to, co ten smartfon oferuje. To prawda. I wspomnijmy może jeszcze, jako że Oppo, to jakby ta sama firma matka Realme 10S. I tutaj też jest to smartfonik no, troszeczkę wyższy, jeżeli chodzi o półkę, natomiast niewiele. Bateryjka identyczna 5000, Dimensity 810, IPS-owy wyświetlacz 6,6, tym razem Full HD pracujący przy 90 Hz, 128-256 pamięć, 8 GB RAM-u, 50 z tyłu i tutaj najwyraźniej dwójki się powoli kończą, bo Chińczycy wpakowali VG, drugą kamerkę, do głębi ostrości. I z przodu ósemka z kolei, ładowanie 32-watowe podobnie. Także jest to jakby troszeczkę powyżej budżetu, ale nadal jest to propozycja z niskiej półki. To jest bliski krewniak Realme 9 i 5G, którego znamy z zeszłego roku. Ma jeden aparat mniej, za to więcej pamięci i szybsze ładowanie. A reszta to jest taka jak w tym Realme 9 i 5G. A i przepraszam, Hi-Res Audio jeszcze dołożyli w nowym modelu, ale jakby to kogoś. I kolejna dosyć duża premiera, o której chyba wspominaliśmy, ale nie do końca oficjalnie, to jest Xiaomi 13. Chińczycy pokazali tym razem poza wariantem podstawowym również jeszcze warianty kolorystyczne, które poza tym, że mają fajne kolorki, to do tego jeszcze mają tylko jedną wersję pamięci, mianowicie 512 plus 12 GB RAM-u. Podczas gdy podstawka ma tych wersji troszeczkę więcej, ma 128, 256, 512, 8 albo 12 RAM. Poza tą wersją podstawową i kolorową pokazali jeszcze 13 Pro i jeszcze zegarek. Ale zacznijmy może od tej podstawki, dobrze? Tak, fajny styl, kanciasty. Kanciasty telefon, co jest miłą odmianą po tych wszystkich obłych obudowach. Płaskie boki, płaski tył, płaski ekran, w środku Snapdragon 8 drugiej generacji, ekran oczywiście 120-hercowy, do tego szybkie... OLED. Tak, no naturalnie. Pamięci DDR5X, UFS 4.0, czyli najmocniejsze w tej chwili jakie są. Akumulator trochę mały, bo 4500, ale 67-watowe ładowanie trochę to zrekompensuje. 32-megowy aparat do selfie, 50-teczka główny z tyłu, ale z optyczną stabilizacją, więc jest dobrze, plus 12-ka szerokokątna, plus tele z przybliżeniem 3,2 raza, 10-megapikselową matrycą. Wersje, tak jak Jacek wspomniał, tych wersji jest, o Jezu, 4, od 8128 aż po 12512, przeliczając od 2,5 z groszami po 3200 i tu ciekawostka, ta wersja kolorowa, tak jak Jacek powiedział, jest tylko z tym topowym tierem pamięci, ale cena jest taka sama. Czy kolorowa, czy niekolorowa, to kosztuje te 3200 na nasze. Tak to wygląda. No i te kolorki rzeczywiście są super, bo jest i żółty, i czerwony, i zielony, i niebieski. Oprócz tego taki klasyczniejszy błękicik można mieć jeszcze, biały można mieć, taki zielonkawo, seledynowy, no i czarny. Także zawrót głowy kolorowy po prostu. Patrz, ja białego jakoś nie wychwyciłem. Mam żółty, zielony, no niebieski, taki szary bardziej niż czarny chyba trochę. No taki. Ale nie wychwyciłem tego białego w każdym razie. Jest na renderach u nas w artykule, można zobaczyć. Wydaje mi się, że chyba wynalazłem wszystkie wersje kolorystyczne. Jest ich w sumie 8. A, ale to biały to jest w podstawce. W podstawce znaczy jest biały, czarny i błękitny. W podstawce jest biały, czarny i błękitny, a natomiast tych kolorowych zielony. Jest rzeczywiście czerwony, zielony, niebieski, żółty i taki właśnie szarowy. No dokładnie, macie cztery kolory jakby podstawowe i cztery kolory te bajeranckie z topowym tierem pamięci, natomiast technicznie, nie licząc pamięci, to jest ten sam telefon, tak? Także tak, ciężko tak. Mówić o podstawce, nie podstawce, tylko jest podstawka i kolorowy, tak. Który ma większe pamięci. Jedynie. Tak, ja zrobiłem jakby osobną wersję ze względu na to, że oni sami wydzielają to również w sklepie, tak jakby to był osobny model, w związku z tym nie chciałem postępować wbrew producentowi. Niech mają po prostu. Natomiast w wersji Pro mamy bateryjkę 4820, również Snapdragona 8 generacji drugiej.
również OLEDowy wyświetlacz 6673 przekąt na 10-bitowy kolor. Inna rozdzielczość, bo 1440x3200 przy 120-hercowym odświeżaniu. Także jest bardzo fajnie. Trzeba dodać, że ekran już jest pozaokrąglany, plecki telefonu też mają boki zaokrąglone, także... Znaczy zachodzą na boki, tak? Tak, styl jest już odmienny niż w tym podstawowym modelu, co jest w sumie fajne, bo łatwiej odróżnić, a w poprzednich latach to te telefony czy Pro, czy zwykłe w zasadzie w dużej mierze wyglądały tak samo i tak samo były nudne. Teraz jest troszeczkę przynajmniej w podstawce ciekawiej chociaż. Pamięci jest podobnie dużo w tierów 128, 256, 512, jeśli chodzi o flash, 8 albo 12 giga w pamięci RAM. 54 megapiksele z przodu i to jest matryca Sony, fajna dosyć matryca jednocalowa. Do tego jest 50 megapikseli w tele i to jest z kolei matryca Samsunga i 50 megapikseli szerokokątnej, też matryca Samsunga. 32 megapiksele z przodu. Jest optyczna stabilizacja obrazu, także jest dosyć fajnie. Smartfon po prostu jest niezły. Jest bardziej ukierunkowany na cele fotograficzne, no i ma znacznie fajniejszy wyświetlacz. No tak, 120-watowe ładowanie, chciałem jeszcze dodać, że też mam, bo nie powiedziałeś i też to jest tak fajne. Natomiast tiery pamięci są takie same jak w podstawce, od 8128 po 12512, a cenowo od 3200 do nieco ponad 4000 na nasze. Czyli standardowe, wydaje mi się, ceny dla flagowych modeli. No, bo u nas... Jeszcze dorzucę, bo mi przypomniałeś, jest ładowanie bezprzewodowe 50-watowe. No fakt, jest. I pokazali zegarek w dwóch wersjach. Tak. Pokazali zegarek w dwóch wersjach, w wersji 42 mm i 46 mm. Zegarek jak zegarek, nie obsługuje karty SIM, w związku z tym do współpracy ze smartfonami, z AMOLEDowym wyświetlaczem 1.32 466x466, albo z OLEDowym wyświetlaczem, oj przepraszam, z AMOLEDowym wyświetlaczem ten drugi, a nie, 1.43 ma, przy tej samej rozdzielczości. Zegarki, no cóż, obejrzyjcie, klasyczne dosyć, sympatycznie w miarę wyglądające, ja bym mógł na rękę założyć w zasadzie bez wstydu, patrząc na rozmiary, patrząc na to, że nie jest bardzo gruby, no to się po prostu nadaje do noszenia. Ma odporność na zanurzenie 5 ATM, ma szkiełko szafirowe, stal nierdzewna, jeżeli chodzi o kopertę, jeżeli chodzi z kolei o pasek, to albo silikon, albo tu ciekawostka, skóra naturalna, przynajmniej tak twierdzą Chińczycy. Zdziwiło mnie to nieco, ale no cóż. Wiesz, na rynek chiński może to przejść, u nas to by zaraz się, ojej, krówki biedne, czy tam co innego. U nas byłby problem rzeczywiście. Tak, u nas to już greenwashing, kurczę, na maksa. Jeszcze pokazali słuchawki Xiaomi Buds 4, no ale o słuchawkach, no co tu dużo powiedzieć. No są słuchawki typu TWS z podwójnymi magnesami grafenowymi membranami. Grać to ma do 6 godzin na jedno ładowanie, oczywiście pokrowiec z baterią jest, aktywna redukcja szumów, cena 4,5 na nasze, czyli to nie są tanie rzeczy, bo tak. Jeszcze do tego dowalicie VAT, no to wychodzi już konkret, ale no podobno są dobre. Parzy ją mówili, jak do tego. Tanie chińskie urządzenia się, moi drodzy, niestety skończyły, przynajmniej tanie na naszych rynkach. W tej chwili jeszcze można w miarę tanie chińskie urządzenia kupić w różnych serwisach sprzedażowych chińskich. Do momentu, kiedy nie schaltują urządzenia na granicy i nie każą wam dopłacić podatku polskiego, albo do momentu, kiedy urządzenie wam się nie zepsuje i okaże się, że z gwarancji to nie bardzo można skorzystać. No, no teoretycznie można, trzeba odesłać na swój koszt do Chin, tak. Wiesz co, ja dzisiaj akurat miałem pana, który próbował taką gwarancję i to jakby nie bardzo poszło. No wiadomo, no przecież to wiadomka, że to jest jednorazówka, a to, że wam dowalą cło, to nawet już nie liczcie, że nie dowalą, bo w tej chwili
W zasadzie każda paczka jest, kurczę, sprawdzana, bo ostatnio jakąś pierdółkę kupowałem i też musiałem dopłacić. Po prostu państwo rozpaczliwie szuka kasy na te wszystkie socjale i no i cóż, i szukają na każdy sposób, więc nie liczcie na to, że wasza paczka przejdzie bez dowalenia podatku. Nie ma opcji. Znaczy wiesz, abstrahując od tego, czy podatki są fajne, czy są niefajne, czy ten VAT jest fajny, czy niefajny, bo o tym to trzeba by było jakby osobny program i nie na tym kanale nagrać. No to jeżeli prawo funkcjonuje, to funkcjonuje, to należy się cieszyć, że to prawo w ogóle zaczęło funkcjonować. O, tak, nie bardzo. Jasne. W państwie z tektury, no ale dobra. Mamy jeszcze nowego, no jak już jesteśmy przy zegarkach. To jeszcze jeden zegarek. Coś dużo bardziej ciekawego, bo zrobił, w zasadzie zaprezentował dokładnie to, co Xiaomi, tylko włożył to wszystko w jedno urządzenie. Mamy tym sposobem słuchawki w zegarku albo zegarek ze słuchawkami w środku. Nie, nie jest to pierwsze urządzenie tego typu, natomiast chyba pierwsze o takim designie, jeżeli się nie mylę. Tu jest otwierana tarcza, otwierany wyświetlacz i te słuchawki chowane jakby pod spód w kopertę. Jakoś zmieścili, ale przez to, że jakoś zmieścili, no to niestety musiała na tym ucierpieć prawdopodobnie bateria, której Huawei zdaje się nie podał w ogóle pojemności. Wiesz co, podał? W zegarku jest 410 mAh, w słuchawkach po 30 mAh, co ma podobno wystarczyć na 4 godziny słuchania, a podobno nawet te słuchawki mają układ redukcji szumów. Tak. Aczkolwiek ja bym nie liczył, że one jakoś spektakularnie zagrają, bo są po prostu maciupkie. A sam zegarek, żeby było zabawnie, wcale nie jest jakoś przesadnie gruby, bo wydawało mi się, że to będzie potwornie grubachny sikor, skoro tam siedzą w środku słuchawki. No jest, powiedzmy, na tyle płaski, na ile się dało to zrobić. 15 mm, no to dyskusyjne jest, ale jak na zegarek, który ma w środku słuchawki, właśnie, to rzeczywiście no, stosunkowo niedużo. Taki jakby kompromis pomiędzy, no powiedziałbym, że udało się zrobić chyba maksymalnie dużo, już chyba więcej by nie wycisnęli z tego. Jak to zagra, nie mam pojęcia, ale jest to o tyle fajne, że na pewno nie zapomnicie zabrać ze sobą słuchawek z domu, jeżeli zakładacie zegarek. Jest bezprzewodowe ładowanie, a tak poza tym to jest stosunkowo prosty zegarek. Jest samoledowy wyświetlacz 1.43, podobnie jak tych poprzednich, 466x466, jeśli chodzi o rozdzielczość. Nie podali wiele szczegółów tam, ani pamięci. Nie ma oczywiście, może jeszcze to, że słuchawki mają IP54, także lepiej ich jednak mimo wszystko nie moczyć. Podali właśnie tą redukcję szumów, wybudzanie głosowe, przewodnictwo kostne do różnych właśnie rzeczy. Brak głośnika i mikrofona w zegarku, także przez zegarek nie pogadacie przez Bluetooth z telefonem. Niestety się nie uda. I to w zasadzie chyba tyle. No cena na nasze 1850 bez VAT-u, tak? Także rzecz dosyć ciekawa, moim zdaniem fajne, ożywcze na pewno. Chciałbym to, że tak powiem, zobaczyć na żywo i wypróbować. No i jest, pozostając jakby w sferze Huawei, no to jeszcze jest telefon, ale telefon jest akurat nudny jak flaki z olejem, więc może to ja prawda. Z Enjoy 50Z, jak Enjoy, to domyślacie się, że w zasadzie wyszedł wyłącznie w Chinach, diabli wiedzą, czy gdziekolwiek, znaczy na pewno nie pod tą nazwą u nas się pojawi, jeżeli... Raczej nie ma czego żałować. Nie ma czego żałować, bateryjka 5000 mAh w 128, 256 plus 6 RAM-u, 50 megapikseli z dwoma dwójkami z tyłu, z przodu piątka, ładowanie 22 W i to w zasadzie tyle. 5000 mAh bateria, pewnie mówiłem. To na między 700 a 830 zł na nasze i w zasadzie wszystko w temacie. Znaczy jak się u nas, gdyby się u nas pojawił, to jeżeli nie będzie na budżetowej półce, bo powinien tam się znaleźć, to w zasadzie nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Dokładnie. Motorolki wreszcie wyskoczyły. Tak. Ale pozostając przy budżetowcach, ja będę przekorny, jak już jesteśmy na budżecie, no to Moto G53 się pokazała. Niby Moto G, to niby powinien być średniak, a to jest no budżetowa według mnie, sorry. Tak to widzę, 6,5 cala ekran, ale niestety HD+, tylko natomiast ze 120-hercowym odświeżaniem. Ja bym wolał akurat odwrotnie, Full HD i niech będzie zwykłe odświeżanie, no ale ja się czepiam. Jakiś procesor Qualcomma. Tak, tutaj Chińczycy nie podali rzeczywiście. Prawdopodobnie to jest Snapdragon 480, jak nie mam, bo pasuje mi tak do tego telefonu ogólnie. Mnie bardziej chyba 700 pasuje, powiem szczerze tutaj, ale... No dobra, nie będziemy się spierać, ale nie wygląda mi to, bo ta cała specyfikacja jest taka sobie. 4,8 giga RAM-u,
Też dziwne takie zestawienie, bo szóstkę mogli chociaż dać. Ale jest 3 giga RAM-u wirtualnego i 1 tier pamięci wewnętrznej 128 giga. Czekaj, przepraszam, ile mówiłeś RAM-u? 4 lub 8 ja znalazłem. Aha, 4 lub 8. Ja znalazłem tylko 8, bo nie, podawali co, u siebie w cenniku, bo by były co prawda dwie wersje kolorystyczne chyba. Okay. Mhm. Ale ja Lenovo podało chyba tylko 8, słuchaj. Nie, w sklepie Lenovo, jak sobie naklikasz, to masz. Okej, okay, okej. Okay. Bo i ceny są dwie, tak? Także fotograficznie nader skromnie. 8 z przodu, z tyłu 50 plus 2. Bateria też typowa dla Motorola 5000, ale niestety tylko 18-watowe ładowanie. I w zasadzie tyle. Boczny czytnik, mini jack. Także widzimy, że to jest no budżecik. Cenowo to jest 570 albo 700 zł na nasze. Także widzicie, gdzie ten telefon się lokuje. No ale Motorola pokazała też flagowca. Tak, Motorola pokazała Moto X40, która u nas też się nie będzie raczej tak nazywała. A mówiliśmy w zasadzie o tym smartfonie i niewiele się zmieniło, bo mówiliśmy troszeczkę przedpremierowo. Możemy potwierdzić i Snapdragona 8 generacji drugiej i bateryjkę 5000 mAh i ładowanie niestety troszeczkę inne niż podawałem, bo podawałem 67 W, natomiast Motorola się zdecydowała na 125 W. Spektakularne natomiast, coś czego nie wiedzieliśmy, to jest są parametry wyświetlacza, ponieważ jest tam OLED 667, 10-bitowy kolor, Full HD, Corning Gorilla Glass Victus i do tego dosyć imponujące odświeżanie 165 Hz. Tak, będzie tak, drenowało baterię potężnie po prostu w grach. Podejrzewam, że tak, ale no szybkie ładowanie jest. Jeszcze dodam, że jest ładowanie indukcyjne i zwrotne. No i też warto podkreślić, że to nie jest pierwszy telefon z tak wysokim odświeżaniem, żebyście nie myśleli, że to jest jakieś nowum. Tak. Natomiast rzeczywiście jest to zacne, bo do tej pory zdaje się, że widziałem takie odświeżenie tylko w gamingowych telefonach. A tu mamy, nazwijmy to zwyczajny flagowiec, a jednak dali. Mówiłeś o HDR 10+, i 10-bitowym kolorze? Mówiłem. O 10-bitowym kolorze mówiłem, o HDR nie, ale to jakby jedno z drugiego jest sprzedaż związana. 128, 256 albo 512, jeśli chodzi o pamięci, 8, 12 albo 18, jeżeli chodzi o RAM. Jeśli chodzi z kolei o aparaty fotograficzne, dwie matryce 50-megapikselowe, jedna do główna, jakby druga do zdjęć szerokokątnych. Jest obiektyw tele 12-megapikselowy i 60 megapikseli z przodu. To też nie jest coś nowego proponowanego w branży, bo też już się zdarzyło, ale jest. Ale jest, warto jeszcze dodać, że jeszcze są głośniczki stereo i jest szczelność IP68, co mi się strasznie podoba, bo wcale to nie było oczywiste w przypadku Motorola. No i jeszcze na chwilę wrócę do Xiaomi, tam również się pojawiła ta wyższa szczelność, także wreszcie się, że tak powiem, ogarnęli i ten parametr jakby typowy dla flagowców, już w tych flagowcach zarówno Motorola, jak i Xiaomi mamy. To ja też jeszcze na chwilę wrócę, bo w Findach z kolei zabrali Chińczycy ładowanie bezprzewodowe. Znaczy w jednym Findzie, bo N1 był, tak? W N1 było bezprzewodowe, a tutaj nie ma, też o tym nie powiedzieliśmy. Wiesz co, nie zwróciłem uwagi na ten szczegół, ale rzeczywiście. No i oczywiście tamte nie są, składaki Oppo nie są wodoszczelne, to też trzeba jeszcze wspomnieć. Nie są. Tak. Cóż jeszcze mamy? Jakieś tam od Samsunga coś wytrysnęło, Galaxy M04. Też w sumie o nim żeśmy już troszeczkę mówili. Znaczy on jest w tej chwili nadal jeszcze tak średnio oficjalnie, są oznaczenia, są dane. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy, tylko wspomnijmy o tym, że to jest model budżetowy na P35, 6,5 cala HD. W związku z tym budżetówka kompletna, jeżeli jesteście zainteresowani jakimś budżetowym smartfonem tak, Samsunga, ale można zerknąć. Ciekawostka wersji średnicza, bo występuje tak, nawet z pamięcią 128 giga, chociaż jest to no, konstrukcja raczej no, typowo budżetowa, tak? Tak, no i ma 8 RAM-u podobno, w związku z nie tym ma. To też jest. No tego typu konstrukcje w Polsce już były również, nie pod tym oznaczeniem. Z tymi 8 gigami RAM-u to jest zabawne, wystarczy obejrzeć dokładnie obrazek u nas w newsie, bo to wcale nie jest 8 giga RAM-u, to jest do 8 giga RAM-u z funkcją RAM Plus, czyli z wirtualnym RAM-em. Fajnie sobie wymyślili. Okej, okay, czyli znowu mnie oszukali. Ja wiesz, wchodzę, ja się też dałem nabrać, wchodzę, wow, budżetowiec z pamięcią 8128, przewijam, dojechałem do obrazka z 8,
No i czytam. No i oczywiście, wiesz, wszystko jest opisane, ale coraz to drobniejszym druczkiem, tak? A to ile tam w końcu jest? Trójka? Co? Tam są 4 giga i 4 4 giga. wirtualnego. Dobrze. Ale no mówię, oni to, no Ja dlatego wiedziałem, że do tego dojdzie. Wiedziałem. Za moment, słuchajcie, już nie będzie się podawało nie wirtualnego będzie RAMu, się tylko się będzie podawało. podawało po prostu sumaryczny RAM, który jest w smartfonie i będzie się to nazywało nadal RAMem. Tak, Nonsens kompletny. i będziemy mieli jak z płacami brutto, tak? No. Bez komentarza, bo to jest żałosne według mnie, ale no cóż. Zgadzam się z tym. Jeszcze jedna rzecz, która w tym tygodniu to TCL 40 SE w wersji single i dual SIM z Helio G25, także też mniej więcej widzicie, co to jest za półka. IPS-owy wyświetlacz 6,5 HD przy 60 Hz, 5000 mAh, bateryjka, 10-watowe ładowanie niestety tylko. Pamięci 64/128, minimalna zupełnie pamięć RAM, czyli 4 giga, jest obsługa kart pamięci. 50 plus dwie dwójki z tyłu, 8 z przodu. Nie polecam ze względu na pojemność pamięci RAM. Tak, Chyba. jeszcze z takich ciekawostek już kończąc, opowiemy Wam w przyszłym tygodniu o nowym smartfonie Red Magic, który ma premierę dziś, ale no jeszcze się nie zaczęła, także czekamy na nią, kiedy nagrywamy ten film. No i jeszcze zwrócę uwagę na ciekawostkę, nie wiem czy kojarzycie, wielu z Was na pewno, laptopy serii ThinkPad. Kiedyś to były IBM-y, potem już pod szyldem Lenovo, ale nadal są to znane jako laptopy takie dla korpo, takie nie do zdarcia, laptop do roboty. No i będzie teraz smartfon ThinkPhone, czyli smartfon ThinkPada. Wiadomo, Lenovo, Motorola, no trzeba mówić więcej. Na razie przeciek, ale są już rendery wyglądające nabuchnięte ze strony producenta, więc myślę, że premiera tuż, tuż, a Motorola znowu niestety nie dała rady upilnować swoich materiałów na stronie. No i możecie być jeszcze ciekawi, co to jest za mną. To za mną to jest 16, która będzie miała premierę 22 grudnia bodajże. W co najmniej w dwóch, a bardzo możliwe, że nawet w trzech wersjach. Tutaj widać już ją w zasadzie całą na renderach. Widzicie, jak ona będzie wyglądała. Jest to, co charakterystyczne, to z tyłu jest krąg taki LEDów, Diod. taki doświetlający diodek, trzy aparaty fotograficzne z tyłu, jak widzicie, jeden z przodu. Nie wiem, która to jest wersja, czy podstawowa, czy pro, ale bardzo możliwe, że one będą bardzo podobne. Możliwe, że Mogą być pro dostanie jeszcze jeden podobne. aparat fotograficzny, ale nie sądzę. Jeszcze będzie tańsza wersja Vivo S16, ale o tym to Wam opowiemy w przyszłym tygodniu, bo to zdaje się w przyszłym tygodniu jest ta premiera, ile mnie pamięć nie zawodzi, czy To ja się... znaczy, mówię, wydaje mi się, że 22 grudnia, A, no czyli w to... przyszłym tygodniu już w zasadzie będziemy mogli o nich No powiedzieć. tak, no to powiemy w przyszłym tygodniu, tak samo jak o tej Nubi Red Magic. Dobra, słuchajcie, życzymy Wam, żeby Was śnieg nie zasypał, bo u mnie właśnie już śnieżyca jest. Słuchajcie, śnieżyca w Łodzi to jest po prostu koszmar, bo drogowcy jak zwykle są zaskoczeni. Mnie zasypało. No tak, ale u Ciebie to jest naturalne, a w mieście to ja jednak wymagam trochę. No ale cóż, chodniki zasypane, jezdnie zasypane, samochodem źle, pieszo też źle. Siedźmy w domu, zatem podziwiajmy to z okna. W poniedziałek podobno odwilż. Wolałbym nie, chyba. Mieście masz przynajmniej szansę, że ci jednak jakaś odśnieżarka przejedzie. Ja tutaj średnią szansę mam, żeby odśnieżyć do drogi krajowej, to bym musiał odśnieżać tak dobre 1,5 km. Kup sobie malucha i załóż mu lemierz z przodu. Tak, Podobno. jest to jakiś pomysł. Niestety maluchy już nie są tanie w tej chwili. Okłada. No to kłada, wyjdzie taniej. Chiński kład, dobry kład. Dobra chińska kłada z lemieszem i jedziesz. Powiem ci, że przynajmniej wtedy wiesz, że masz odśnieżone, a może w mieście jeszcze jest szansa na spotkanie odśnieżarki, ale my mówimy o Łodzi. No. Tak, Także a cóż. są oszczędności w tej chwili. Trzeba oszczędzać, bo mamy kryzys, w związku z tym miasto oszczędza. Znowu prawdopodobnie na oświetleniu, bo jakaś ciemna ta łódź ostatnio w różnych miejscach się No zrobiła. dobrze, przynajmniej jej nie widać. Ja tamto miasto lubię, powiem szczerze. Brzydkie, ale No to moje. życzymy Wam, żeby śnieg Wam dokuczył jak najmniej, ale żeby zaoferował Wam ładne widoki. No i co, bawcie się dobrze w ten weekend i widzimy się, myślę, za tydzień jeszcze. Chyba, czy to już są święta? Widzimy się jeszcze za tydzień, bo to jest 23. No, to akurat, to widzimy się pięknie przedświątecznie. To do zobaczenia. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.